Hej, hej, tak właśnie czułam, kochani. Tak właśnie czułam, że ten pierwszy rozdział Listu do Kolosan nie przejdzie tak szybko, nie minie tak szybko, tylko będziemy siedzieć w nim troszeczkę, ponieważ jest tam tak wiele mocnych myśli, że po prostu musimy troszeczkę spędzić czasu nad nimi. Ale ja wierzę, że kiedy czytamy werset po wersecie i utwierdzamy się w tym, co Bóg do nas mówi, to z każdą minutą jakby wzrastamy w głębszym zrozumieniu. I kiedy siedzimy teraz w tym pierwszym rozdziale Listu do Kolosan, to zaczyna się taki pełen obraz objawiać nam i rozumiemy coraz więcej i więcej. Mówimy o doskonałości, mówimy o uświęceniu, mówimy o tym, że to Boża moc w nas to wszystko czyni, że to nie z nas, że to przez relacje. I dzisiaj sięgniemy sobie do 13 i 14 wersetu. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. Bóg może uczynić wszystko z nami. Wczoraj żeśmy o tym mówili. Ale świadomość tego, jaka jest nasza pozycja w tym wszystkim, jest kluczowa. Bo albo właśnie będziemy ciągle patrzeć na to, że się nie nadajemy, bo w świecie, który nas otacza, w królestwie ciemności, liczą się umiejętności, liczy się spryt, wykształcenie, inteligencja, jakaś pozycja, pieniądze, układy, znajomości, jakiś start życiowy, że tak powiem, jakaś baza, którą mamy, prawda? Ale w Bożym Królestwie jest wszystko postawione do góry nogami i głównym zasobem, który jest w Bożym Królestwie, jest Boża potęga, Jego moc, miłości, która kiedy jest w nas, to nas podnosi, nas przemienia i robi z nami wielkie rzeczy. I tutaj czytamy, że to Ojciec, nasz Ojciec, Tata w niebie, wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna. Czyli żyjemy już w innym układzie. W innym układzie odniesienia. Teraz już jest inny układ współrzędnych, że tak powiem. Tak? Już nie pieniądze, pozycja, wykształcenie, możliwości, zdolności decydują o tym, że się przesuwasz do przodu, ale teraz zostałeś przeniesiony do takiego królestwa, w którym inne rzeczy są ważne, w którym najważniejszy jest Bóg i Jego moc. Bóg wyrwał nas z ciemności, przeniósł do królestwa swojego Syna i w związku z tym już nie możemy myśleć tak, jakbyśmy byli w królestwie ciemności. Już nie możemy myśleć tak, jak kiedyś. Już nie możemy stosować tych samych miar, mierzenia swoich możliwości, tylko musimy wpatrywać się w Boże możliwości, w to, co Bóg teraz do nas mówi. Czytamy o tym, że to królestwo Syna, czyli Jezusa Chrystusa, jest związane z tym, że mamy w nim odkupienie przez Jego krew i przebaczenie grzechu. To jest jakby taka podstawowa nauka, że my musimy zrozumieć, że On nas oczyszcza, tak? On nas oczyszcza przez swoją krew, odkupia, tak? Wykupia nas z grzechu i przebacza. I kiedy startujemy z tego punktu, zaczynamy rozumieć, że nie jesteśmy beznadziejni, ponieważ jesteśmy odkupieni, jesteśmy zbawieni, jesteśmy przeniesieni do Bożego Królestwa. Bóg nas wyrwał, Bóg nas wybrał, On chciał, żebyśmy byli z Nim, to znaczy, że nie jesteśmy byle kim, to znaczy, że On ma jakiś plan, że On coś wymyślił odnośnie naszej przyszłości, że my jesteśmy kluczowi w Jego planie. Kiedy to zaczynamy rozumieć, to też zaczynamy wierzyć coraz bardziej, że Boża moc, która nas zbawia, która nas oczyszcza, ta sama Boża moc mieszka w nas po to, żeby dokonywać wielkich rzeczy, żeby dokonywać zmian w naszym charakterze, w naszym życiu, w naszych rodzinach, zmian w relacjach, zmian jeśli chodzi o nasze postrzeganie świata, także przestajemy się bać i zaczynamy iść odważnie. Także zaczynamy mieć umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. Wiemy, jak z nimi postępować. Bóg daje nam mądrość. Bóg nas prowadzi do tego, żeby współpracować z innymi przy tworzeniu nowych projektów, przy wymyślaniu nowych rzeczy. To wszystko Bóg obmyśla dla nas, kiedy my zaczynamy koncentrować się na Jego osobie, i zaczynamy też rozumieć, w jakim miejscu jesteśmy. Jesteśmy w miejscu Bożego Królestwa. Jesteśmy w Bożym Królestwie. Wiele
różnych nauczań teologicznych, koncentruje się na Bożym Królestwie, które będzie w przyszłości, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus po raz drugi. I rzeczywiście wtedy nastanie ta era uwolnienia nas, uwolnienia całkowitego od szatana, od jego działania, od skutków grzechu, od naszego słabego ciała. Bóg nas wtedy już tak fizycznie zbawi, tak? Fizycznie, już nie tylko duchowo, ale będzie zaprowadzony Boży porządek na świecie. Ale już teraz, w sensie duchowym, jesteśmy przeniesieni do Królestwa Bożego. I żyjemy, nasze myśli, nasz duch powinien już być inny, już odczuwa się inaczej, ma mieć inne pragnienia, iść w innym kierunku niż to, co się dzieje w świecie. To odróżnia Boże dzieci od dzieci tego świata. Ludzie, którzy są zbawieni, to nie są ludzie, którzy chodzą do kościoła. W kościołach jest mnóstwo ludzi, którzy nie są zbawieni, którzy nie rozumieją, co zrobił dla nich Jezus Chrystus, albo nawet rozumieją, ale nie przyjęli tej prawdy do swojego życia. Ta prawda nie wstrząsnęła nimi. Nie spowodowała, że oddzielili się od grzechu, oddzielili się od tego świata i poszli za Chrystusem. Oni żyją cały czas w świecie, a w niedzielę idą do kościoła. Potem wracają do świata, robią to samo, co ludzie w świecie, myślą tak samo, jak ludzie w świecie, a potem idą znowu do kościoła. I myślą, że to wystarczy, ale Bóg wzywa nas do czego innego. On nas wzywa do tego, żeby pójść za Nim, żeby zostawić ten świat i żeby być w Jego Królestwie. I to się dzieje przez moc Ducha Świętego działającą w nas. Drogi Boże, dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś dla nas, że nas przyniosłeś z ciemności do Królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Że nie musimy już być w tym świecie, tylko możemy myśleć innymi kategoriami, możemy korzystać z Twojej mocy, z Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś potężniejszy niż jakiekolwiek nasze lęki, niż nasze słabości, że w Twoim Królestwie wszystko jest możliwe, ponieważ Ty tam rządzisz i Ty decydujesz, co się będzie działo. I my przez to, że jesteśmy Twoimi dziećmi, możemy już korzystać z Twojej mocy, z Twojej potęgi. Chcemy dzisiaj świętować, chcemy dzisiaj cieszyć się tym, że już nie musimy żyć według mody tego świata, że już nie musimy ścigać się z innymi, że już nie musimy brać udziału w jakimś wyścigu szczurów, bo nie jesteśmy szczurami. Nie jesteśmy szczurami, jesteśmy Twoimi dziećmi i z nikim nie musimy się ścigać. Nie musimy się ścigać również ze sobą nawzajem, ponieważ każdy z nas ma wyznaczoną swoją ścieżkę, swoje przeznaczenie, swój udział w Twojej chwale. I nikt nikomu niczego nie zabiera, ponieważ w Twoim Królestwie zawsze jest pod dostatkiem, wszystkiego jest pod dostatkiem. Możemy się odprężyć, możemy polegać na Twojej miłości, nie na naszych zdolnościach. I to jest bardzo uwalniające. Spada nam wielki głast serca, że nie musimy się koncentrować na swoich zdolnościach, Boże. Dziękujemy Ci, że jesteś dobry dla nas, że nas prowadzisz dalej, że błogosławisz nas. Niech Tobie będzie chwała we wszystkim. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, napiszcie w komentarzu, jak to rozumiecie, że Bóg nas przeniósł z Królestwa Ciemności do Królestwa swojego Syna. Jak tego doświadczacie na co dzień? Czy doświadczacie w ogóle tego? Czy to ma jakiś praktyczny wymiar dla was? Czy wasze życie jakoś się zmieniło w momencie, kiedy nawróciliście się i poszliście za Chrystusem? Niech to będzie wskazówką też dla tych, którzy jeszcze się nie nawrócili, którzy na razie są religijni albo jedynie szukają Boga, ale jeszcze nie podjęli takiego kroku, żeby pójść tak na full za Nim. A ja żegnam was i jutro do zobaczenia z Panem Bogiem.